Vlogmas, dzień 12 chyba. Chyba. No dobra, moi drodzy, dzisiaj znowu w drogę. Jadę do sklepu. Znowu jadę tym razem do mięsnego, trochę mięsa kupić, do wędzenia. Bo my robimy i w ogóle, no. Także kupimy, mam nadzieję, że coś będzie. Dobra, jadę. Dobra, najpierw pójdę do mięsnego, zobaczymy co tam jest w ogóle, bo już jest koło 12. No to może być pusto, ale zobaczymy. Postawiłam samochód koło sklepu i teraz idę, bo wiecie co? Nie opłaca się tutaj podjeżdżać, bo tu jest potem ciężko wyjechać i światło. A sklep jest kilka kawałeczek, także często używam tego słowa głośno. Oh, dobra, ciemno strasznie. Kiedy to słońce wyjdzie albo śnieg spadnie, żeby było jakoś widno. Tutaj nie ma pasów. Ciekawe, czy jakoś ja przeskoczę. Czekajcie, może dalej pobiegnę trochę, bo tutaj jest rowek, to jak przejdę na drugą stronę, to do rowków wpadnę. Przed świętami to tutaj tłok pewnie jest. Na pewno, dobra. Czekajcie. Okej, udało się. Żyję. Cała torba pysznego mięska, więc będzie co wędzić. I akurat udało mi się, wiecie co, na dostawę mięsa, więc wszystko świeżutkie. No, już się nie mogę doczekać, nie wiem czy lubicie, ale ja to uwielbiam, takie wiejskie, wędzone mięso. No, i takie ładne dodatkowo. Dlatego kupiłam więcej, chociaż początkowo miałam nie kupować, ale jeszcze tylko, wiecie co? Udka kupię, bo udka uwędzone też są bardzo dobre. Czy do sałatek? 1000 razy lepsze niż te sklepowe, bo oczywiście wiadomo, że czuć tą prawdziwą wędzonkę, a nie taką sztuczną, bym powiedziała. Zresztą my co roku wędzimy. No, 1000 razy lepsze niż kupne. Polecam. Jestem. Kupiłam co potrzeba, moi drodzy. Jeszcze wzięłam dwa takie piękne papierki na prezenty w Aldi. Śliczne, więc chyba już mi starczy. Nic nie będę dokupować. Nawet złożyłam zamówienie na jeden prezent. Idę do domu usypiać mojego małego i jeszcze jeden prezent taki na dwie osoby chyba złożę zamówienie w jednym miejscu. Bo ja nie wiem, czy będę miała czas na to jeżdżenie, powiem wam. Cieszę się, że kupiłam to, co chciałam kupić. Kapustę kupiłam.
mięso i takie tam różne rzeczy zostały, tylko takie rzeczy typowo, co się kupuje przed samymi świętami, pieczywo, warzywa, czy tam ciasto, ewentualnie chyba gdzieś zamówię ciasto, no. No i dobra, i teraz tylko to przerabiać. No, no więc super, bo jeśli chodzi o prezenty, to już trzeba zamawiać, co nie, bo już będzie później. Dobra, lecę, bo oni już zaczęli mnie i już... Ja tylko weszłam, mówię, samochód odstawię i krzyczę, słyszę, jak krzyczą, mamo, idę. Więc po takich szalonych zakupach, znaczy nie szalonych, wszystko przemyślane, nie wszystko z listy, zabieramy się za Clean With Me, moi drodzy. No, a i na to zrobić co muszę kawę, bo mi się wylała dzisiaj, połowa kawy. Nie nagrałam tego, ale się wylała. Na razie to będzie tak ten konik, ale jutro przyniosę więcej, więc na razie tak delikatnie, skromnie, ale czyż nie pięknie? Wow. Wow. No to myj. No myj tu. No myj.
Chciałeś myć, to myj. Super! Podoba ci się? Super! Nazwać się Oziem? Super! Pięknie. Podoba mi się, jak myjesz. To ja się lodzę. Tam widzisz. Na biegu wziąłam ten karton i zerknę sobie, co ja tutaj w nim mam, bo tam są jeszcze jakieś inne ozdoby, ale zobacz, co tutaj jest. Tutaj włożyłam ten napis home. O, ta latarenka i ona jeszcze świeci. O, dobrze pamiętam. O, tak pamiętam, chodziliśmy. Trzeba się przejść, zobaczyć na godzinę. No, dobra, tu mamy takie cudo. Kalendarz. Jest kalendarz, będziemy odliczać. Dobra, to też zostaje. Czemu się kłócicie? Matko. Ja powyciągam, a potem chyba sobie poukładam jutro. Jak Nikola pójdzie do szkoły, o, na spokojnie. O, właśnie, to kupiłam w tamtym roku. Super, zawieszka. O, tu jest taki mini kalendarz różowy, to też odkładam. Te gwiazdki powieszę sobie w kuchni. One podobno tak ładnie wyglądają. Jeszcze nigdy nie miałam, ale widziałam u innych dziewczyn. Tu karteczki. Tutaj mam... O, tak. Tego szukałam, dobrze. Czekajcie, może to niech odparuje, bo to całe zaparowane, bo to na dworzu było. Co nie? Super, tutaj mamy laski. O, sople. Chyba ich nie używałam w tamtym roku, nie pamiętam. Taki szybki przegląd. Aha, dobra, tu choinki są. Tu jest chyba latarenka, albo... O, właśnie. Zastanawiam się nad tym i to sobie postawię w kuchni. Tak, tego skrzata, takiego siedzącego. Chyba Oskar nim lepiej, jak nie będzie miał dostępu. A koło mojej choinki z piernika będzie stał domek z piernika. Dobra, ja to pochowam, może jednak. A tutaj mam choinki, a jutro to poukładam, tak? Czekajcie, zaraz zobaczę szybko, póki jeszcze Oskar tam dokucza Nikoli, tu nie przyszedł. A, tu jest ta choinka czerwona. Okej, dobra, jutro będę kombinować. Jutro będę kombinować samo. O matko, jak oni krzyczą. Jak oni krzyczą, to zostawiam. To teraz na razie schowam. To niech odparuje i to zostawiam i to. Dobra, a to na razie jeszcze wyniosę i jutro się tym zajmiemy, ale jeszcze tam jest duży karton, chyba jeszcze jakiś ozdób. Ten sobie postawię mały, jeden sobie postawię w kuchni, a jeden w do, jeden tutaj gdzieś, nie wiem gdzie jeszcze. To pamiętam, kupiłam wtedy za jakieś grosiki. Takie maleństwo, różowe. Znaczy też nie czerwone, jakoś tak. A ten jest taki bardzo minimalistyczny domek. Tylko tutaj mamy tak naprawdę, a tak to, że święta, tak to taki prosty. Strasznie się podobało taki prosty. No a ten też jest fajny. No i no dobra, no to odkładam. Otwieramy kalendarze za chwilę i zobaczymy jutro. Jutro mam zamiar jeszcze poszewki położyć. Tak. I jeszcze tą taką girlandę na okno powiesić. Mam nadzieję, że mi się uda. A te sopelki... Nie wiem, czy je użyć. A nie, ja je kupiłam też w tamtym roku na przecenie. No właśnie. Ile tu baterii wejdzie? Dwa paluszki. Okej, to sobie jakoś to wymyślę. Ładne to jest zresztą, takie spiczaste. Więc żeby tu nie doszli, on nie doszedł, bo zaraz zacznie się tym bawić, będzie się kłócił, wiecie jak to jest z dziećmi. A nie chciałabym, żeby tego popsuł. A tak to popatrzę sobie, jak ładnie wygląda. Tam też już fajnie wygląda. Wow, podobały mi się strasznie te domki. Dobra, bo będę tak gadać. Słyszycie, jak kłócą się, czy nie słyszycie? Kończę tego vlogmasa. Idę już kąpać się. Moja córeczka zrobi mi śniadanie. Wiecie, jakie ona robi wypasione kanapki. Chociaż dzisiaj powiedziała, czy może zrobić takie niewypasione, ale są takie pyszne, że ostatnio zjadłam dwie i byłam mega najedzona. Jak mi się uda i jeszcze nie zgram, to wam pokażę, jakie pychoty. Dobra, kurde, nie otworzyłam sobie, czekajcie. Nie, poczekajcie, muszę was zatrzymać. Okej. O, co rozpuści się tutaj robi. Czekajcie, 12, tak? Dzisiaj jest 12. Nie, no nie, nie wierzę. Jest tu! Coś takiego ciężkiego. Czekajcie, otworzę. Jest coś w bibułce, więc tak na przemian. Co to może być? Coś takiego wciśniętego. O,
Co to może być? Czekajcie. Jestem brudna tym sprzątaniem. Dużo wam nie nagrałam. Tylko ciut. Sorry. Co to jest? Jakiś słoiczek? Ej, puder! To jest na pewno... O, fajny. Jaki on jest duży. Jego jak jest dużo. Jaka to jest pojemność? Poczekajcie, gdzieś tutaj mamy. 10 gram. Wow. Do bakingu. Uwielbiam, uwielbiam. Czy robicie sobie baking, czy nie? Ja, no nie na co dzień oczywiście, ale robię. Nikola już swój otwierała, a ja czekam na kanapki od tej dziewczynki, która robi wyśmienite. Poproszę 3 i herbatkę. 3? To były 4, a właśnie dzisiaj aż taka nie jestem głodna. Dobra. Puder do bakingu. No więc dobra, chowamy. Super. Chyba nie miałam od Revolution, zobaczymy. Oskar dorwał się do kalendarza i wszystkie. No, 12. I wszystkie czekoladki otwiera. Dobra, hop! Dobra, okej. Ja lecę pod prysznic, a ona mi zrobi śniadanie, kolację. No dobra, czekaj, gdzie jest okienko, tutaj jest paluszkiem. I tutaj mamy... Ten tararan, ten tararan, ten tararan. Oj, co tu mamy? Otwieramy wszystkich okienek, dobra? Każdy dzień jest szansą, by coś zmienić. Nie, bo ty już pootwierałeś mi krem do stóp. Ale ja tutaj mam pootwierane, bo ktoś otworzył i ktoś otworzył i jeszcze otworzył zawartość pani. No dobra, to ja się żegnam. Może wam wstawię kanapki, jak Nikosia się postara. Pa! Pa!